Nadszedł czas, drodzy widzowie, nadszedł ten czas, kiedy nasi widzowie właśnie, ludzie spośród was, zmierzą się dzisiaj w finałach i w półfinałach Jegalisk Open, comiesięcznego turnieju, który jest otwarty tak naprawdę dla widowni naszego kanału. Jest od brązu do platyny. I chłopaki mogą rywalizować o wieczną sławę, wynikającą z tego, że ktoś zostanie zwycięzcą takiego turnieju, a także zdjęcie naszego zespołu, podpisane przez wszystkich jego członków, łącznie z Chilingiem. Chiling ma tam z drugiej strony denko odciśnięte, jak nie wierzycie, kiedyś pokażę. Oprócz tego jest do wygrania godzina coachingu ze mną lub innym z prowadzących na naszym kanale. Ogólnie gramy dla zabawy, nie ma wielkich benefitów z wygranej, ale chodzi o to, żeby ci nowi gracze, którzy nie wiem, może w przyszłości będą wznoszącą się gwiazdą polskiej sceny sportowej, albo po prostu chcą zobaczyć, jak to jest w turnieju, mieli właśnie szansę to zrobić, mieli szansę uczestniczyć. Stawiliście się dzisiaj bardzo licznie, w sumie liczniej nawet niż ostatnio, zatem dziękujemy wam za to, naprawdę fajna zabawa. Na wstępie od razu chciałbym podziękować Rollerowi i Mestru, którzy administrowali dzisiejszym turniejem. Chłopaki odwalili kawał świetnej roboty. Natomiast teraz przechodzimy już do pierwszego półfinału. W studio jestem ja oraz Gieco. My będziemy komentować właśnie gry dzisiaj. Zobaczymy, jak to pójdzie tak naprawdę. Gieco, wiem, że ty przed chwilą przeszedłeś mordęgi dosłownie, ucząc mnie grać. Natomiast jak ty w ogóle podejdziesz do komentowania gier graczy z ligi maksymalnie platynowej? Myślę, że po 2 godzinach widzenia to, co widziałem, już nic mnie nie zdziwi, także witam wszystkich serdecznie. Jako że część widzów już z nami była od dłuższej chwili, natomiast część przyszła właśnie na ten Open Cup, dlatego właśnie witam się z tymi, z którymi się wcześniej witałem. I możecie spodziewać się wszystkiego, co jest spektakularne i generalnie rzadkie do zobaczenia na ladderze czy w grach. Nie takie nie rzadkie, jak na przykład Dreamhack. Ej, no ale zaraz, bądźmy uczciwi, tak? Zgodnie z podziałem, z klasyfikacją. Zgodnie z podziałem na jednego mastera przypada 10 tysięcy brązów, ale też zgodnie z podziałem na jednego streamującego mastera przypada pierdź brąza. Chodzi o to, że więcej turniejów jest na wyższe ligi, więc ludzie przyzwyczajeni się chcą oglądać kosmiczne zagrania. Dzisiaj będą mniej kosmiczne, a może nawet bardziej kosmiczne zagrania, ale w tym innym sensie. W tym innym sensie. Więc będzie to totalny for fun i raczej nalegałbym do tego, żeby nie kopiować tego, co zobaczycie. Znaczy, ja mam tylko jedną taką uwagę. To są gracze z Ligi Platynowej. Teoretycznie Liga Platynowa, wiem, że ty już masz po dzisiejszym dniu jak najgorsze zdanie o Lidze Platynowej. Natomiast Liga Platynowa to jest moment, w którym ludzie zaczynają już powoli rozumieć, o co w tej grze chodzi, tylko nie umieją jeszcze tego tak dobrze zrobić. Tak? No, można tak chyba powiedzieć, to jest dosyć uczciwe. Oj? Chyba założyli grę nie na tej mapie, co trzeba. No dobra, spoko, zaraz będziemy z powrotem. Jest taka osoba jak Rafał z Legnicy, który teraz wprawdzie jest w diamencie, ale jeszcze tydzień temu był w platynie. No. Jest to osoba, która gra w wysokiej platynie i gra z RGM i gra Heavy Macro Style. A mimo wszystko zawsze przegrywa na zalotę plus 1. Za każdym razem. 10 razy z rzędu się na niego to zagrało. Za każdym razem na to przegrał. Więc to jest jedna właśnie z tych anegdotek, która zawsze mi się kojarzy z platyną. No cóż. Co ja mam ci powiedzieć? Ja właśnie teraz koniec. Staję w obronie wszystkich platyniarzy. My umiemy grać. My umiemy grać. My umiemy grać. Na widłach byśmy cię ponieśli, tylu nas jest. Nie, ale szczerze mówiąc, zauważ, że ty obracasz się w świecie masterów, prawda? Ale masterów jest tylko 2% całkowitej społeczności StarCraftowej. Zdecydowaną większość, 98%, stanowią gracze diament i niżej, prawda? 80%. Tak jak wcześniej wspomniałem, z drugiej strony znacznie częściej streamowane są gry wyższych lig niż niższych, więc mamy tutaj taką dwa różne po prostu, jak to powiedzieć, po prostu dwie różne statystyki. To prawda. Czemu ja dostałem hosta? Nie wiem, czemu chłopaki chcą mi dać hosta. Nie wiem, co tu się dzieje za bardzo, jakieś dziwne perturbacje. Chocki klocki. Ustawcie grę. Tak więc tak, Enzo. Diament, platynowy Protoss, Rambo. Również Protoss. High Platyna top 8. To jest ten poziom, o który ci śni, nie? Czy ty już masz top 8? Chwilę spojrzę na twój profil. Nie wiem, czy mam teraz, ale miałem wczoraj. Więc ten...
Ja już byłem w diamencie, chłopie. Ja byłem w diamencie, tylko przestałem grać na dłuższy czas i spadłem. A jak to przestałeś grać, jak cały czas komentujesz? Czyli komentowałeś nie grając? Nie umiem grać, więc zostałem komentatorem, jak to mnie podsumował mój kolega, wiesz? Aha. Nie, ale byłem w diamencie i... Byłem w diamencie pomimo tego, że umiałem jeszcze mniej niż teraz. Po prostu grałem szybciej. Ale no, trzeba pamiętać o tym, że im dłużej gra trwa, tym ludzie lepiej grają. Tak jak mówię, kiedyś jak grali tylko z jednej bazy w becie, to jakbyś teraz porównał właśnie gracza z platyny, to byłby na poziomie Idry z bety na przykład. Tylko rzeczy się zmieniają. W prawym górnym rogu, w półfinale Open Cupu, który to jest numer Open Cupu, zapodaj, bo nie znam piąty, numeru. Piąty, ale to już nie ma znaczenia właściwie, bo tego tyle się już robi. Rotowski, Sylwester Stallone, Rambo. Natomiast przeciwnikiem będzie znany lub też nieznany gość, który również gra Protossem, czerwonym w dodatku takim, aby rozwścieczyć swojego przeciwnika. Drodzy widzowie, waszym oczom ukazuje się właśnie Enzo, który mówi good luck i daje taką zmiażdżoną twarz. Taki emotek, który zawsze kojarzy mi się ze zmiażdżoną twarzą. Co ten emotek oznacza? Ty wyobrażasz sobie człowieka, który ma taką twarz? Taki... Jakby... Zazwyczaj widzę trzy znaczki i one formują się w kształt rybki. A tutaj te dwa znaczki nie wiem, co oznaczają, szczerze mówiąc. Mi się to zawsze kojarzy z takim zmiażdżonym ryjem, że tak brzydko powiem. Ostatnio mój brat powiedział mi rzecz, z której do dzisiaj nie mogę przestać się śmiać. Otóż jest taka liczba w fizyce, która kończy się bodaj na 7. Ona jest strasznie duża i to jest liczba tak duża, że jeśli chciałbyś ją zapamiętać, to twój mózg zapadłby się w czarną dziurę. Wiem, że to brzmi bardzo abstrakcyjnie, ale prawdopodobnie te dwa znaczki to są właśnie znaczki, które wyglądają jak twarz człowieka, który właśnie zaczyna zapamiętywać tą liczbę. Nie, naprawdę, nigdy się nie zastanawiam nad sensem tych dwóch znaczków, dlatego nie jestem w stanie kontynuować tej dyskusji, szczerze mówiąc. Często, spójrzcie teraz na obsa, często widziałem takie coś. Koreańczycy bardzo często wysyłają te dwa średniki, nie wiem w ogóle po co. Ale akurat tych dwóch znaczków, o których tak usilnie tutaj próbujesz dyskutować, to po prostu nie mam pojęcia, bo ich nie widuję. Tymczasem zobaczmy, co gracze porabiają. Z jednej strony mamy, właściwie chyba z obu stron, tak jest, z obu stron mamy Cybernetic Score, zatem dokładne takie same otwarcie, jeśli chodzi o liczbę robotników też, natomiast widzimy, że Rambo przestał na chwilę, no to na dłuższą chwilę, produkować robotników. No, musiał się tutaj zagapić. Rambo, prawda, w przerwie odnoszenia czerwonego koktoszulka i czarnej opaski, albo na odwrót, musi czasem też porobić robotników, co wiemy, że jest poniżające, no ale trzeba, czasem po prostu trzeba. Ciekawe, Rambo zużył jak na razie tylko jeden chronoboost na swoim Nexusie, co jest rzadkością, zwłaszcza biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze doświadczenia dwugodzinne, a chyba nawet 2,5-godzinne prawie. Po prostu zawsze dwa pierwsze chronoboosty idą na problem, dlatego jestem bardzo ciekaw, to tutaj, chyba jaki był zamysł. Ultra szybki warp gate, pause please mamy ze strony Enzo. Okej. Okay. Też mi się tak wydaje, gdy gra się jeden, jak to się nazywa, chronoboost na Nexusa, zazwyczaj idziemy w koreańskiego Forgate'a. Co więcej, Enzo zblokował gaz, czyli tego gazu i tak by nie było Rambo, bo jest mu do niczego niepotrzebny w takim buildzie. Dlatego może ta gra być bardzo krótka. Jestem ciekaw, jak sobie poradzi z tym typem buildu. Czerwony gracz wysyłający buźki, które zostały porównane do liczby z fizyki. No niestety, no. Wiesz co, to było bardzo abstrakcyjne porównanie, ale nieważne. Widzimy już drugi gate ze strony Rambo. Technologia warp gate z obu stron jest dosyć intensywnie rozważana. Natomiast to, co mnie zastanawia, dlaczego Rambo? Rambo to jest kozak, kurde, zobacz. Chłop wysłał jednego proba i ten jeden prob drilluje ten gaz geyser ukradnięty. Kurde, dokładnie, nie odpuści skubany, no. Czy zobaczymy, że go zniszczy. Będzie miał killa właśnie, na koncie. Właśnie chciałem poruszyć ten temat, bo jest bardzo interesujący. Więc na razie, biorąc pod uwagę moje przewidywania, oczywiście ja zazwyczaj staram się analizować, przewidywać. Na wiele się to nie zdało. Widzimy po prostu gracza, który idzie w techa, a nie używa chronoboosta. Nie ma to oczywiście żadnego sensu, ale to jest open cup. Mówisz, jakby to był jakiś grzech.
Czy to jest Open Cup? No pewnie, że to jest Open Cup. Widzimy tymczasem bezpieczną, zabezpieczające właściwie sentry na rampie ze strony Rambo. Rambo jednak też czasem musi odpocząć, pójść spać i wtedy chce postawić Force Fielda na rampie. W międzyczasie N zostawiasz... stawia kanony do obrony własnej bazy? I Stargate? What? Co tu się dzieje? Kurde! Special Tactics! Kojarzysz tą piosenkę? When I'm Grandmaster, I will play faster? Tak. And just remember, Special Tactics! To jest build, który ja rozpropagowałem na YouTubie, więc albo ten gracz jest jakimś moim widzem, tylko że on już nie działa teraz, ale działał kiedyś. Chodziło o to właśnie, że gdy przejmujemy gaz przeciwnika i sami idziemy w dwa gazy, najpewniej spodziewamy się Gate'a. No. Gdy mamy dwa gazy, a przeciwnik ma... jeszcze zablokowaliśmy gaz przeciwnika, czyli nie mamy tyle minerałów, żeby sami postawić cztery gate'ówkę, tak. Nie jesteśmy w stanie się obronić przed Gate'em, więc budujemy kanony. Przeciwnik w nie wchodzi, traci jednostki, jest opóźniony techem, ponieważ nie ma gazu i stracił jeszcze armię, a potem Feniksy go harasują. A dlaczego to nie działa teraz? Ponieważ teraz, kiedyś, jak zagrałeś Feniksa w PvP, przychodził do ciebie papież i chciał od ciebie autograf. Mówił, chłopie, nigdy czegoś takiego nie widziałem, naprawdę jesteś mistrzem świata. Teraz, kiedy takie coś zagrasz, pierwszy lepszy Stefan ze wsi będzie mieć 10 tysięcy stalkerów w linii minerałów, a każda kolejna sekunda przybliża go do Blinka. Zresztą już to widzieliśmy w wcześniejszej grze tak. Między tobą a Miszem. I po prostu ludzie nauczyli się walczyć właśnie z Feniksem. Powiem ci, że masz dzisiaj dobrą formę, jeśli chodzi o teksty. Naprawdę, chylę czoła. Przeważnie to ja jestem tym robiącym głupie teksty, a ty dostarczasz nam bardzo wartościowej analizy gry, ale teraz po prostu przechodzisz sam siebie. No i mamy stalkery faktycznie z drugiej strony, zatem dobra robota, trzeba to Rambo oddać. A teraz czy możesz mi jeszcze do końca wytłumaczyć funkcję tych kanonów? Bo coś tam chyba nie załapało. Funkcja tych kanonów służy do odparcia cztery gate'ówki, ale ogólnie tego nie ja przynajmniej nie budowałem tego buildu na tej mapie, ponieważ ten build... Ta mapa ma bardzo prostą ekspansję w naturalu. Mhm. I zazwyczaj są dwie opcje. Albo przeciwnik właśnie pójdzie w Forgate'a i rozbije się o kanony. Tak. Lub postawi ekspansję. A jeżeli postawi ekspansję, to w zasadzie jesteśmy z tyłu, ponieważ zużyliśmy 300 zasobów na dwa do niczego niesłużące kanony. A na mapie na przykład, nie wiem jakiej, Utiga, czy nie wiem, jakaś ta mapa, dowolna mapa, tylko nie ta. Bo na tej mapie jest najprościej postawić ekspansję dla Protossa. Mhm. Wszędzie. Na tej mapie ten build jest najgorszy. Nie dość, że jest spóźniony, tak jak mówię, o dobre 4-5 miesięcy. To jeszcze to jest najgorsza mapa na utylizowanie tego buildu, ale jestem bardzo szczęśliwy, że coś wierni fani po prostu kopiują to, bo to grałem naprawdę tylko i wyłącznie ja i to była jedyna rzecz, którą ja wynalazłem w tej grze. Jak widać, nie ma większego sensu budowanie kanonów, widzimy to po tej grze. Dlatego właśnie takie ułomy, jak ja, takie tego typu taktyki wymyślałem. Ej, ale jeszcze jedna rzecz, powiedz mi, tak rozmawialiśmy wcześniej podczas Akademii Lamienia, gdzie uczyłeś mnie grać w StarCrafta. Rozmawialiśmy o roli właśnie Blink Stalkerów w obronie. Czy opłaca się w ogóle robić kanona? Bo ja słyszałem teorię, że wiesz, kanon jest super na Feniksy, dlatego że ma duży zasięg i możemy go postawić, Feniks go nie podniesie. A czy się opłaca faktycznie stawiać te kanony? Jest po co? Problem kanona polega na tym, że to jest tower... w przeciwieństwie do pozostałych raz na wszystko, i na ziemię, i na powietrze. W zamian za to ma niewielki DPS. Jeżeli weźmiemy tower od Terana, to widzimy, że zadaje 24 damage'a w znacznie szybszym tempie ataku niż kanon, który zadaje 20 damage'a o połowie dłużej atakując. Mhm. To samo tyczy się Spawcrawlera, który również ma szybszy atak, tak? Więc kanon jest dobry na jednostki naziemne, ale na latające nie najlepszy. Nieraz widzimy miliony mutalisków, które i tak się przedrzą przez te kanony. Więc według mnie Blink Stalker zdecydowanie i kanon nie jest najlepszym wyborem. Okej, tymczasem mamy kanona i tutaj widzimy atakującego Enzo, jednak Rambo, w sumie te kanony zwracają swoją wartość tak naprawdę. Myślę, że... Tylko, o właśnie, i to jest ten problem, bo kanon chroni linię minerałów, natomiast nie sięga już do gazu. I tu jest... Tu kanonem się robi... jest tak, że dopóki mamy Blinkstalkera w linii minerałów, nie potrzebujemy go, ale jeżeli właśnie ruszamy na atak powoli, właśnie tak jak rusza Blinkstalkerami gracz Rambo, to warto go postawić na zapas i widzimy, że ten atak może mieć game ending tak zwany. Ponieważ czas reakcji Enza jest błyskawiczny i zaraz straci całą produkcję. Feniksy również chyba stracił nawet dwa Feniksy wcześniej, teraz trzy są ostrzeliwane.
No i będzie ucieczka bardzo ładna, brawurowa ucieczka, świetnie snajpowane Feniksy, no prawie świetnie snajpowane Feniksy, ale tak czy siak było nieźle. I oszczeliwanie z dołu bardzo ładnie. W gruncie rzeczy Rambo, tutaj mam wyrażenie na końcu języka, które jest angielski, ale postanowiłem go nie używać. Natomiast stawia czoła swojej reputacji, powiedzmy. To rzadko jest widoczne, gra bardzo pewnie. Zazwyczaj gracze z niższych lig, nawet jeśli idą w ekspansji, nawet jeśli mają armię, kampią. A ten gracz po prostu czuje się pewnie po mapie, dobrze się broni, dobrze tutaj harasuje, także jak na razie jestem zaskoczony mile, jeżeli chodzi o reakcję właśnie tego Rambosa. A czy ten kanon teraz w linii minęło? Odpowiedzmy sobie takie pytanie, czy on go chroni całkowicie przed tymi Feniksami? Ja sądzę, że nie. Nie. Jeśli już, powinno się postawić może atakować. Dwa kanony na skrajnych minerałach, wtedy dawałyby kompletne pokrycie linii minerałów. Ale to jest tyle, jeśli chodzi o Feniksy. Jeden kanon zdecydowanie nie ochroni. Dokładnie, kanon po prostu prawie się sprawdza na jednostki, na, nie wiem, przed jakimś dropem zelotów, ponieważ one się zazwyczaj blokują i zanim podejdą do zeloty mogą paść. A Feniks jest, ma tak naprawdę dużo HP, bo łącznie 180 z tarczą, jest na tyle szybki, że po prostu jest niemożliwe, żeby stracić Feniksa od jednego kanona. Mhm. Naprawdę nie wiem, jakby trzeba było się starać, żeby to osiągnąć. Więc tak jak mówię, Teran ma większy DPS w swoich wieżyczkach przeciwlotniczych, oczywiście one nie strzelają w ziemię, coś za coś. Ale są lepszą obroną przeciwlotniczą? No nie wiem. Ale kombinuje tutaj Enzo, przepraszam, Rambo, zauważy, robi już kolosy, czyli naprawdę dobrego tech switcha zrobił. Wiedział, kiedy wziąć ekspansję i jest do przodu. Zaczyna wychodzić do przodu, jeśli chodzi o makro, więc nie dość, że się obronił dokładnie przed harassmentem, to jeszcze chłopak dobrze kombinuje, więc powiedzieć... Stawia Robotic Bay, a także drugi Robo Facility, więc będzie miał bardzo dużą ilość kolosów, a poza tym zwróć uwagę na irracjonalność kanonów na bocznej części maina Enzo. No zdecydowanie. Takie kanony będą ściągnięte jedną małą grupką Blinkstalkerów tak naprawdę. Plus pylon. Dokładnie. Za darmo. Tymczasem szykuje się duże starcie, tam są kolosy, które jeszcze nie mają Extended Thermalance. No i teraz ofensywny Blink bardzo ładnie, musi się tutaj wycofywać Enzo do swojej bazy. Podchodzą Feniksy, próbują podnosić jednostki, oczywiście wszystko to bardzo super fajnie, dobrze, ale jeśli nie mamy jednostek wystarczająco do obrony, to nawet najpiękniejsze mikro Feniksami nic nam nie da. Jeden z kolosów jest praktycznie martwy. Przypomnę, kolosy bez zasięgu, bez Extended Thermalance mają ten sam zasięg co Stalkery, zatem no nie są zbyt dobre w grze przeciwko Stalkerom, o ile nie mamy czegoś do zablokowania, na blinka trudno się blokować. I to jest ten moment, który Rambo może wykorzystać. Potem może się zrobić troszkę ciężej, ale też nie sądzę, patrząc po supply chociażby. Dokładnie, po supply, po probach, nawet minerałów ma więcej gracz niebieski, także może albo przejąć trzecią ekspansję, albo po prostu pójść na atak i skończyć tą grę właśnie teraz. I bardzo ładny blink do góry, zdecydowana gra, faktycznie tak jak mówiłeś, Rambo tymczasem zniszczył parę rzeczy i się wycofuje. Nie do końca jestem pewien, czy to była dobra decyzja, to co teraz kombinował. Myślę, że powinien pójść na killa, teraz bić do natura. No dalej chłopie, wpadasz, jedziesz, Rambo, i wpada, faktycznie robi się zamieszanie, tylko że część Stalkerów zaczyna fokusować Nexusa, musi tutaj uważać, ale mamy już ze strony Enzo GG i w ten sposób Rambo zostaje zwycięzcą pierwszej gry. Podsumowując tą grę, poza irracjonalnością niezużywania chronobusta na początku ze strony Rambo, tak? Wszystkie pozostałe decyzje były naprawdę dobre, naprawdę nie tego się spodziewałem po ikonce tej ligi. A jeżeli chodzi o gracza Enzo, taktyka nie do końca na tą mapę, a potem nawet nie można powiedzieć, że grał jakoś super źle, po prostu był cały czas kontrowany przez przeciwnika, a z ciekawszych rzeczy te kanony na boku postawione później, co przez chwilę rozmawialiśmy, tak. No to nie miało sensu, to prawda. Enzo mnie pyta, czy teraz on wybiera. Oczywiście tak, przypomnimy zasady wybierania map. Na początku wetujemy mapę, czyli mówimy, ja nie chcę grać na tym, ja nie chcę grać na tym, ja nie chcę grać na tym i ja nie chcę grać na tym. A jaki jest mapuj w tym, ten sam co w Pro Cupie, czy inny? Masz w ogóle linka do tego tura, byś mi dał, to ja zobaczył w ogóle. Linka do tego turnieju, już otwieram, już ci mówię, jaki jest map pool. O, jest! Zelnaga Caverns, Shattered Temple, Shakura z Plateau, Metropolis, Metalopolis. Wybraliśmy mapę, odrzuciliśmy te takie wielkie makro mapy, odrzuciliśmy Terminusa, odrzuciliśmy Tal'Darimy, nie chcieliśmy do tego przeciągać, no bo w Platynie ludzie przeważnie sobie jeszcze nie radzą z tym wszystkim, więc postawiliśmy na te prostsze rzeczy, ale no,
właśnie, co sądzisz na temat takiego map poola w turnieju Open? Czy to ma sens? Znaczy, wydaje mi się, że na pewno ciekawszy niż w turnieju Pro, bo w Pro widziałem Shattered Temple, która już została usunięta z ladderem, więc jeśli mógłbym zasugerować, to bym proponował nie wpuszczanie mapy, która już jest nieaktualna na przyszłe edycje tego tura. Shattered Temple, szczerze mówiąc, usunęliśmy też z naszego ProCapa, znaczy wczoraj jeszcze był, natomiast na właśnie sugestie graczy usunęliśmy i w przyszłych już nie będzie. To taka troszkę wtopa z naszej strony, natomiast wcześniej był kilka razy i tak uznaliśmy, że jest ok, ale pojawiło się jednak sporo sceptycyzmu, więc wymieniliśmy go, już nowa linia map będzie bardziej na bieżąco. I tak samo widzę, że Zelnagę macie w tym turze teraz. W tym tak, ale w Pro nie. Zelnaga to już od chyba wieków nie ma jej. Jakich wieków? Od jednego sezonu. Tak? Tak. Dołączysz? Pędzę, najszybciej jak mogę. Dołącz, dobra. W każdym razie może, nie wiem, taki, bo to taki skromny map na 3, 4, 5 map. Jedna, druga, trzecia, czwarta, 5 map. Tak samo było w Pro 5 map, a... W zasadzie w sumie niczym mi to nie przeszkadza, tylko nie wiem, tak zazwyczaj zawsze dużo jest map. Tak? Myślisz, znaczy, że żeby dodać dodatkowe mapy, tak, żeby, bo w sumie chcieliśmy skrócić ten czas wetowania. A czy wiesz, czego nie było Antigi właśnie na ProCapie? Z punktu widzenia takich map popularnych. Mhm. I Shakurasa właśnie, to mnie zdziwiło. A była natomiast taka mapa z ladera, Korhul czy coś takiego? Korhal Compound. I dziwi mnie po prostu, że nie było tych map, nie? Mhm. Ale z drugiej strony to też jest pomocne, bo po prostu jest mniej odrzucania, bo czasami ludzie 10 minut zastanawiają się nad wetem, jakby to ta decyzja po prostu... Od tej decyzji zależało ich życie. Jakieś grałem w turnieju po prostu z kolesiem 15 minut czekałem, aż on zawetuje mapy. No właśnie, naprawdę, i tego troszkę chcieliśmy uniknąć, jakby no, może faktycznie powinniśmy dodać ze dwie mapy, ale też nie za dużo, bo jeśli dodamy dużo map i będzie wszystko fajnie, to byłoby dobre dla graczy, którzy już wiedzą, czego chcą, dla graczy takich już super profesjonalistów, nie na najwyższym poziomie. Natomiast często ludzie przeciągają to i turniej dłużej trwa przez zbyt duży map pool. Co więcej właśnie, że i tak jest, bo trzy grane, czyli są trzy gry tylko grane, maksymalnie, to pięć map w zupełności wystarcza. Bo na przykład gdyby to było bo pięć i byłoby tylko pięć map do wyboru, tak. To od żadnej nie dało się uciec, tak? A teraz myślę, że czas przedstawić graczy, dlatego na godzinie 9:00 na mapie Metropolis. Bardzo ciekawa mapa, bardzo makro nastawiona, jedna z nowych map w ladderze w sezonie 7. Przegrany. Czy jest w stanie powrócić? His ID is Enzo. Enzo! Dokładnie tak jak mówisz. Jego przeciwnikiem, natomiast gościem, który pokazał faktycznie, dożył reputacji, która kryje się za jego ksywą, drodzy widzowie, Sylvester Stallone, oto on, Rambo! Dla was dzisiaj gra w StarCrafta, wrócił do kariery aktorskiej, no i kombinuje ostro. Czy skutecznie? To się jeszcze okaże. Na razie myślę, że bardzo skutecznie. Pokazał kilka ciekawych kontr na Feniksy, świetny timing push z Blinkstalkerem, świetny również haras z Blinkstalkerem, dlatego jak dotąd jestem bardzo mnie zaskoczony tym graczem. Trochę nie rozumiem ustawienia pylona tak daleko przy rampie, ale może to właśnie chodzi o to, żeby widzieć jakąś probę wchodzącą do bazy, czy coś w tym stylu. Haters will hate, mate. No, nie mam pojęcia, nie potrafię tego też uzasadnić. Ja zawsze stawiam koło swojego Nexusa, żeby mieć ładniej budynki ułożone, ale no nie wiem, może planował Wolofa. Są to rzeczy, które w przypadku tego, co dzieje się teraz, nie mają żadnego znaczenia. Natomiast gdyby przeciwnik szedł w jakieś proxy, to ten pylon byłby dość odsłonięty. To raz. Jeśli szedłby w proxy, ja osobiście na proxy lubię mieć takiego chociaż pół Wolofa na rampie, żeby móc się lepiej bronić. Nie wiem, czy według ciebie to ma większy dokładnie sens. Ale lubię, czasem tak lubię. Ale w większości wypadków i tak jednak buduję przy swoim Tak, Nexusie. Tylko że tu nie spełnia to pull Wolofa, ponieważ gateway jest daleko, a pylon jest na przodzie. I co więcej, też warto odmienić, że proba po prostu więcej czasu pokonuje, żeby postawić te budynki na początku. To zawsze jest te 50 minerałów. I może nie ma to większego znaczenia, ale na początku myślę, że mimo wszystko ma. Tymczasem widzimy Gusty po raz kolejny ze strony Rambo.
Chociaż nie, ostatnio to Enzo zrobił Gastil, prawda? Tak, Enzo zrobił Gastil, a Rambo go wykańczał swoim robotnikiem. Rambo postanowił nie być wcale tutaj dłużny. Czy Gastil jest dobrym pomysłem w Protoss versus Protoss? Wiem, że niektórzy to robią, ale ogólnie przydatność tej taktyki budzi moje spore wątpliwości. Na pewno jest dobrą, na pewno jest dobry, kiedy przeciwnik nie idzie w pierwszego Zelotę. Ponieważ Zelota szybciej niszczy Asimilator niż Stalker, ponieważ raz, że ma 16 ataku, a nie 14, bo tyle ma ataku Stalker na cele opancerzone, a dwa, ma szybszy atak. Więc brak tego Zeloty powoduje to, że zanim zniszczy tak naprawdę Enzo ten Asimilator, miną wieki. Natomiast teraz pamiętajmy, że gdy idziemy w Zelotę, nasz Stalker wychodzi w dokładnie tym samym momencie. Nie tracimy timingu na Stalkera, więc mamy dwie jednostki do zniszczenia Asimilatora. Są nawet głosy, że nie ma sensu w ogóle blokować gazu, jeżeli przeciwnik ma Zelotę. I myślę, że to jest dobry punkt widzenia. W tym przypadku widzimy, że wieki by to potrwało, żeby Enzo zniszczył ten gaz, więc pozostają dwie opcje. Albo udawanie, że idzie się Forgate'a. Zazwyczaj gracze udają, że idą Forgate'a, czyli nie niszczą gazu. Lub druga opcja, udaje, że idzie Forgate'a, nie niszcząc właśnie tego gazu, a za tym stawia ekspansję naturalną. Zastanawiają mnie te pylony, które Enzo próbuje już od jakiegoś czasu wcisnąć przeciwnikowi. Najpierw w głównej bazie, teraz tutaj, no szczerze mówiąc, budzą moje spore wątpliwości tu, żeby powiedzieć, I mamy po prostu jednak Forgate'a ofensywnego, bo tak usilnie te pylony chyba próbuje postawić. Chyba że jednak zrozumie, że jest to nieco opóźnione. Bo w chwili, kiedy ma już warp pecha, właśnie teraz skończył, powinien warpować jednostki. On jeszcze nie ma pylona w pozycji, więc ten Forgate jest doskonałym przykładem, drodzy widzowie, że nie tak to powinno wyglądać. Jeden z takich przykładów, jak nie powinien wyglądać Forgate, dałem dzisiaj również ja. Tymczasem mamy tutaj próbę atakowania, ten pylon powinien być skancelowany. Nie powinien być skancelowany, co więcej, force field nie pada na czas. Czy będzie fala warpinów? Jeszcze się te warpgate'y nie zamieniły, teraz dopiero się zamieniają. Fala warpinów nadchodzi, nie! Przegapiona okazja. Drodzy widzowie, dla tych z was, którzy są początkujący i częściowo na przykład uczestniczyli w tym turnieju, jeszcze nie wiedzą, o co chodzi. Ten pylon stawiamy po to, żeby u góry na high groundzie mieć zasięg do warpowania jednostek, żeby móc prosto w bazie przeciwnika z pominięciem force fielda warpować jednostki. Niestety nasz zawodnik tego nie zrobił i obecnie Enzo jest w bardzo nietypowej sytuacji, ponieważ nie ma zbyt wielu robotników, ma ich wyłącznie 18, czyli tylu, ile powinno się mieć przy robieniu warpgate'a, a oprócz tego nie ma nic. Zrobił troszkę armii, ale nie ma teraz kasy, nie ma zasobów na ekspansję, no nie ma, no to po prostu ciężko mu będzie. Generalnie podejmuje tak czy inaczej najlepszą decyzję, czyli pójście w ekspansję i liczenie na to, że przeciwnik po prostu nie zdąży zabić, zanim my wypompujemy możliwie jak najwięcej jednostek z ekspansji. To jest jedyna rzecz, która mu pozostała do zrobienia, bo gdyby teraz starał się niszczyć ten gaz, i tak by nie był w stanie nadrobić tej straty do Ramba. I straty techowej. Ramba, jak to się fajnie odmienia. Ale widzimy świetny warpylon, jeżeli chodzi właśnie o... Tak, choć nie do końca świetny, bo został wyskautowany, więc nie... Ale i tak dobry, fajny, może troszkę głębiej dałoby się go schować. Pomysł dobry, tylko właśnie tak jak mówisz, by był głębiej. Natomiast zastanówmy się, co właściwie może Enzo zrobić. Ja osobiście dopatrywałbym się tutaj, no ten drugi gaz jest jakby moim zdaniem dosyć istotny. Ja bym próbował kombinować coś z sentry, ja bym spróbował zdjąć ten gaz szybko, wziąć go i zacząć robić sentry, żeby móc się bronić przed tą armią nadchodzącą, bo jakaś tam nadchodzi. Ona nie jest duża, Rambo jest też supply block, obaj gracze są dosyć równo. I Rambo dopiero spójrz, teraz bierze Rambo ekspansję. W mainie Enza, to jest bardzo interesujące, że ta próbówka jakiś wow, tam ona wyskoczyła. Tam żyje, faktycznie. Ta próbówka tam żyje. Co więcej, Enzo popełnił spory błąd. Pomimo, że wycofał się z ataku, wciąż był bliżej Zemlagi, mógł ją przejąć. On nie wie tak naprawdę, że teraz przychodzi do jego bazy. No dopiero teraz się dowiedział, bo Zelota to wyskautował, który został zniszczony. Ale gdy będzie się bronił, będzie jednocześnie musiał walczyć z dwoma Zelotami w linii minerałów. I to może jego multitask wystawić na próbę, która jak wiadomo może być dość trudna jak na tego typu. No, dwa Immortale, Stalkery, po drugiej stronie Enzo ma sentry, ale tylko dwa, nie wystarczy tej energii, jest w bazie u niego Observer Rambo, Rambo wie co się dzieje, przy okazji Enzo łapie supply bloka, no i to jest tak naprawdę moment, w którym Rambo mógłby chcieć zaatakować, tak jest, nawet propki jeżeli wycofuje Enzo. Rambo rzuci force fielda, co właśnie zrobił, genialne to jest świetne zagranie i ja widzę w tym graczu przyszłość Rzeczpospolitej. I
kolejny forsztyn blokujący. Tylko strzelał w maina, a nie stał z nimi poza zasięgiem, ale jest naprawdę dobrze. Zwłaszcza, że ma jeszcze, nie będzie mieć jeszcze na czwartego Forcefielda, bo właśnie zaraz mu się odnowi energia. Chyba jeszcze jeden starczy, tak, jeszcze jeden starczy, super. No i faktycznie zjeżdża ten natural, kolejny Forcefield pada. Tak naprawdę... Że to nawet nie jest Olin, bo on ma za tym ekspansję postawioną. Świetnie jak na razie gra Rambo. Enzo nie wiem do końca czemu zwarpował te zeloty na dole, to nie było potrzebne. No, nie zrozumiesz czasami, nie zrozumiesz. No czasem nie zrozumie. Tymczasem mamy bitwę, składają się tutaj obaj gracze, jeden rzucił Guardian Shielda, ale armie są w sumie wyrównane. Tak naprawdę największą stratą Enzo jest to, że stracił tą ekspansję i teraz traci jeszcze Pylona. I no Rambo podejmuje... Trochę prób stracił. 30 probów do 14. Tak, tak, tak. Mm-hmm. To jest prawda. Myślę, jest... że w tym momencie, przepraszam, że ci przerwę. Nie szkodzi. Rambo doskonale sobie, doskonałą decyzję podejmuje, wycofując się. Zadał obrażenia, zniszczył ekspansję, zabił proby. Nie ma sensu, żeby walczył równą armią z przeciwnikiem, ponieważ zawsze pod wpływem jakiejś mikro, złej decyzji mógłby całą ją stracić i jeszcze przegrałby na kontratak. Wydaje się to mało prawdopodobne teraz, ale jest możliwe. Natomiast gdy wychodzi się bronić, każda sekunda działa na jego korzyść i szczerze mówiąc zacieśnia się krąg wokół wątpliwej pętla szansy. Wokół szyi, prawda? Te wszystkie wątpliwej rzeczy. Szansy, jaką posiada Enzo na wyjście z tej gry zwycięsko. No i powiem ci, że tak narzekałeś na poziom tego Open Cupa, prawda? Natomiast to, co tutaj widzieliśmy, to nie było tragiczne, to było w ale Rambo, rzecz... Rambo był top 8 platyny czy Enzo? Który z nich był top 8? Nie mam pojęcia. No ale w platynie też są gracze, którzy umieją grać, tylko jeszcze nie Rambo szybko. Rambo bardzo dobrze gra, jeżeli chodzi o build. Decyzję. Było parę rzeczy typu, że jednostki mu stały i nie atakowały, czyli to jest znowu problem mechaniki gry, ale jeżeli chodzi o decision making, ja jestem bardzo mile zaskoczony, jak już wcześniej powiedziałem. Świetne kontry, świetne czytanie tego PvP jak dotąd. Wiesz co mnie zastanawia? Jedna rzecz, bo w platynie bardzo dużo osób rozumie tą grę w takim sensie inaczej. Rozumie to jest zbyt dużo powiedziane, bo za rozumie kryje się bardzo dużo rzeczy. Natomiast troszkę czai pewne koncepty, natomiast brakuje im jeszcze mechanicznego opanowania tej gry. I to jest najcięższy problem graczy z platynem. Tymczasem mamy główną bitwę. Rambo właśnie się broni, atakującego Enzo troszkę tam jest, ale ma tylko jednego Immortala versus 3. Szczerze mówiąc nie dopatruje się zbyt dużych szans dla tych Stalkerów. Tam to jedno Sentry próbowało zgrywać bohatera, ale wyszło na tym jak każdy, kto w historii zgrywał bohatera. No i mamy teraz zupełne odwrócenie pola walki, stały same Stalkery, jeden Immortal na aż 3 Immortale, to same i te Immortale byłyby w stanie poradzić sobie z tą nadchodzącą grupą. Prawdopodobnie najbardziej losowo rzucone force fieldy tego dnia, tak. Ze strony Enza. Nie wiem w zasadzie co Enzo? Nie wiem co chciał osiągnąć z tymi force fieldami naprawdę, bo miał równy supply w armii, może 5 mniejszy, czyli jeszcze miał minimalne szanse, a po rzuceniu tych irracjonalnych force fieldów jego szanse wynoszą teraz już absolutnie czyli zero. Enzo zostaje dzisiejszym zwycięzcą na w konkursie na najbardziej irracjonalne force fieldy, tak? Tak, a także kanony chroniące z boku maina, jeżeli chodzi o Shakuras Plato, które chyba miały na celu, nie wiem, przejęcie tak, obserwatora. Tak. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia, ten obserwator jeszcze tam jest, ale to co chciałem ci pokazać, spójrz na tą lampę, koło której stoją jednostki Rambo obecnie. Tam jest taka lampa i ona wygląda jak prysznic. Nie mogę, od połowy gry to zauważyłem i nie mogę przestać na to patrzeć. To nie jest prysznic, to jest lampa, prawda? To lampa. Ale czy widzisz, że ona sypie czymś albo leje? A ja nie mam, ty masz pewnie na ultra albo na wysokich, czy na... Nie, na medium. To nie wiem, mi nic nie sypie. To może ja mam po prostu prysznic, okej. Okay. W moim StarCrafcie lampy zamieniły się w prysznice i zostaję najbardziej irracjonalnym komentatorem dzisiejszego wieczoru. Prawda? Obok Enza na jego najbardziej irracjonalne force fieldy. No, ale tak naprawdę zacznijmy przewidywać, co się będzie teraz działo. Mamy już Archona, tak naprawdę Rambo ma dobrą mieszankę i może powinien nawet teraz spróbować uderzyć. Szczerze mówiąc powinien po prostu... Rambo powinien po prostu zgładzić przeciwnika i nie przedłużać tej gry, ale widzimy, że gra bardzo bezpiecznie. To oczywiście jest ważne. Może turniej jest o pietruszkę i nie ma nagród. Poza oczywiście coachowaniem z jednym z najwspanialszych polskich komentatorów. Ale mimo wszystko warto właśnie każdą grę zabezpieczać w taki sposób, jak robi to Rambo. Czasami wiadomo, szkoda czasu. Ale liczy się jednak wynik, efekt, tak?
Tak, ma trzecią ekspansję, ma dobrą armię, jest do przodu w techu. Przeciwnik natomiast widzimy, że zaczyna iść z dropem, nie? Co on to kombinuje? Rzuca dwa zeloty, nie, to są kamienie na tym bocznym. Z tego co widziałem w GSL-u, tam jest inny ciekawy patent. W GSL-u mają tą samą mapę, tylko na tych bocznych ekspansjach nie są kamienie, ale jest jeden creep tumor i creep rozwalony. Zauważyłeś to? Zauważyłeś tak. Na pewno. I to wymaga, żeby wysłać tam nie dość, że jakąś jednostkę, to jeszcze obserwera, żeby się tego pozbyć. Jeśli chcemy taką ja bym w ogóle usunął wyspy z tego typu map, bo one faworyzują latające budynki Terrana mimo wszystko. Troszkę tak, ale nie przesadzajmy, bo to jednak zauważ, że Terran musi tam skana rzucić, nie? To nie jest tak, że od razu może tam pojechać czymkolwiek. No i mamy teraz drop endzone, znaczy drop, no powiedzmy drop. Warpin w bazie przeciwnika, oczywiście Warpin zostanie sfokusowany w pierwszej kolejności. Dobra decyzja ze strony Rambo. Rambo jest tutaj po prostu więcej. Szczerze mówiąc, Rambo nadchodzi na jednostki Enza z każdej strony. Te jednostki zbyt długo nie pożyjemy. Jedyne co im się uda, to prawdopodobnie sfokusować jednego Stalkera. Stracił wprawdzie z 10 probówek, ale za to Enzo stracił armię za, nie wiem, 1000 zasobów. Znacznie droższą niż te probówki. Więcej nie uciekł tym Warp Prismem, tylko go tam zostawił. I to był, z jednej strony pomysł był dobry, zabił sporo ekonomii, ale jakie to ma znaczenie wobec trzech Nexusów? No i w zasadzie armię rzucił sobie przez okno. No tak, do tego się to sprowadza. Kolejna twoja udana analogia dzisiaj. Armia wyleciała przez okno, zobaczmy tymczasem co będzie porabiać Rambo. No Rambo cały czas gra pasywnie, nie wiem czy on chce wymaksować, bo widzimy, że on bardzo metodycznie do tej gry podchodzi. Okej, okay, wypracowałem sobie super prowadzenie, teraz sprawię, żeby ono było jeszcze lepsze. Ja bym chciał jedną rzecz nadmienić, jaki jest sens sztormu w PvP, bo tego nie rozumiem, a widzę, że Rambo ma go zbadanego. Nie mam pojęcia, ja osobiście nie widzę żadnego. No, ja też nie, ponieważ jednostki Protossa zajmują dużo sapli, więc mają dużo HP i zabicie ich sztormem jest praktycznie niewykonalne. Feedback jeszcze czasami się przydaje, na przykład na Mothershipa, żeby nie zrobiła wiru. Tak, ale gdzie tam, no bez przesady. Raz no. Na 1000 lat jest PvP Mothership. No tak, ale zauważ też, że sztormy, nie dość, że te jednostki mają dużo życia i nie opłaca się rzucać sztorma, to połowę albo nawet czasem większość życia tych jednostek stanowi energia, a energię można odnowić wycofując się z bitwy, więc dokładnie. Robienie sztormu no nie ma żadnego sensu, Terran musi się uleczyć, Terran musi wydać faktycznie coś, zasoby, energię swoich medivaków, żeby przywrócić jednostki do życia. W przypadku Protossa wystarczy poczekać, aby ta energia na jednostkach się zregenerowała. No ale widzimy push, zobaczymy jak wyjdzie, chyba będą sztormy. Czy sztorm zadaje normalne obrażenia Immortalowi? Nie mam najmniejszego pojęcia. Tak, każda jednostki, to jest nieważny, jest pancerz, wszystko jest nieważne. Tak przynajmniej mi się wydaje, ale... To no jest... zaraz zobaczymy. Teraz no, się dowiemy. No i jest sztorm, tak jest. Pada normalnie, nie ma tego odgłosu. Normalnie. Wiesz co ostatnio było ciekawe? Jeden z graczy zapytał, ale to ci powiem po grze. No ale w sumie te sztormy uszczupliły te shieldy, okej, okay, nie zadały wielkich obrażeń. Ale mamy PvP, gdzie Rambo naprawdę widowiskowo zajeżdża swojego przeciwnika sztormami i chyba będzie próbował robić, tak jest. Wymusił zmianę pozycji armii na przeciwniku, czemu tylko nie wchodzi do tego starcia, nie mam pojęcia, ale już naprawia swój błąd. No i mamy Immortale, które już nie mają nawet szansy przetrwania tego wszystkiego. W zasadzie jest GG, ja się dziwię czemu tak późno, ale z drugiej strony mamy pewne zwycięstwo gracza, któremu w pierwszej grze udało się skontrować w świetny sposób Feniksa, a w drugiej grze bardzo ładny force field i zniszczenie naturala zmieniło tą grę w jednostronne widowisko. Natomiast jedną ciekawą rzecz chciałbym zauważyć. Bardzo ciekawe pytanie, którego jeszcze nie sprawdziłem. Ostatnio na GSL-u chyba jeden z komentatorów powiedział, czy jeśli wyślę halucynację Feniksa do bazy przeciwnika, to... to jeśli będą go atakować mutaliski, to czy będzie dźwięk odbijającego się pocisku od halucynacji? O Boż. Nie, pytanie jest jak najbardziej sensowne, tak? Nie powinno być dźwięku. Ale czy Blizzard to uwzględnił? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Ja zauważyłem na przykład takie coś, że gdy atakujemy kolosem, mamy dwa zloty obok siebie, atakujemy kolosem jednego z nich, to drugi nie otrzymuje splasha. Natomiast gdy podchodzi changeling, dwa zloty przeciwnika właśnie, ten tak, Change League tak. Po 5 HP za przebrane za zlotę są obok siebie, zaatakujemy jednego, dwa padają. A one generalnie pokazują się jako nasza jednostka. No. Więc to też jest takie dziwne. Wow, ciekawe. A wiesz, że Bane Link, który zostaje zeszczony przez Feniksy, zadaje obrażenia na ziemi?
Jeśli podniesiesz Bendinga Feniksem i drugi Feniks go zestrzeli, to zadaje obrażenia na ziemi. Ale to akurat ma sens, takie coś wiedzieć, żeby po prostu się ustawić. To nie jest wiedza w stylu, jak się nazywa ten stwór, co ma 10 HP, jest neutralny i chodzi po mapie. Automaton 2000. No, tylko to rzeczywiście służy już do czegoś, więc... No, ciekawe. Jeszcze chciałem nadmienić, że Enzo w zeszłym sezonie był w Goldzie, a Rambo w Diamencie, więc szczerze mówiąc mamy już dlaczego Rambo grał tak, a nie inaczej. Mhm. No dobra, to teraz tak, szukamy drugiej pary finalistów, my natomiast, półfinalistów, przepraszam, to był pierwszy półfinał, my natomiast na chwilę znikniemy z wizji, aby dogadać się z graczami i będziemy za chwilkę, ok? Więc zostańcie tutaj, zostańcie z nami, nie odchodźcie nigdzie.